to może porozmawiajmy. Może pytania macie Państwo do Piotra? Może pytania jakieś ktoś ma? Ja wiem, że po takiej poezji bardzo trudno zadawać pytania, że na tym polega cała istota. Mamy zakonnika przed sobą, poetę zakonnika. Czy mógłbyś powiedzieć, Piotrze, w związku z tym moim stwierdzeniem, w jaki sposób przełamuje się w tobie taka postawa, bo z jednej strony umysł niezależny, wolny, sztuka, literatura, kultura żywi się wolnością. Każda sztuka, jej istotą jest wolność, a klasztor to jednak jest ograniczenie. Kaplan ma pewne swoje ograniczenia. Jak sobie radzić z tym? No, cytując Pismo Święte, na początku było słowo, tak? Więc to słowo jest po mojej stronie, że tak powiem. Ten logos był od początku. Może od strony jak sobie radzę jako poeta, tak? Bo to można jak sobie radzę jako zakonnik i jak poeta. Myślę, że to nie są takie rzeczy we mnie do końca jakoś tam wewnętrznie zintegrowane. To znaczy ja klasztor traktuję jako chyba pewną ascezę, pewną takie zamknięcie się, które mi pomaga trzymać dyscyplinę słowa. To znaczy to jest tak troszeczkę jak przesypuje się przez jakieś sitko też te słowa i chyba ten klasztor jest takim troszeczkę sitkiem. Dyscyplina, pewne jakieś ramy, w które ja się, że tak powiem, jakby to powiedzieć, w których uczestniczę, jest pewną śmiercią, ale to trzeba dobrze zrozumieć, jest pewną śmiercią dla czegoś, co mogłoby być poza słowem. Kiedyś wyczytałem coś, to ja będę teraz parafrazować, ale Rafał Wojaczek czytał Augustyna w jednym ze swoich, w Ossolineum to się znajduje, zaznaczył taki fragment ze świętego Augustyna, że tak naprawdę doskonałości nie da się osiągnąć w tym życiu, ponieważ ciągle będziemy poprzez materię uczestniczyć w możliwościach, które daje materia. To znaczy ciągle to będzie pewien proces przekształcania czegoś i ewentualnie droga w stosunku do wieczności, do jakiejś doskonałości. I wydaje mi się, że i Augustyn tak kończy, że jedyną możliwością osiągnięcia doskonałości jest śmierć. Prawda? Jest śmierć. No wiemy, jak skończył Rafał Wojaczek. Popełnił samobójstwo, tragicznie zginął, a no ja sobie to tak sprytnie obmyśliłem jako poeta, że ja też mogę popełnić samobójstwo, ale też takie rozumiane katolickie. Samobójstwo, jak powie święty Paweł, dla tego świata. Dla Boga, to jest z jednej strony, jestem osobą wierzącą, no tak, to, no, różnie bywają też zakonnicy niewierzący, czy kapłani, ale no jestem, tak myślę, jestem osobą wierzącą. Ale myślę, że to w cudzysłowie samobójstwo, ale rozumiane poprzez świętego Pawła, służy mojej poezji. Służy mojej poezji, daje mi pewną przestrzeń pracowania nad słowem. Jak twoje bracia, współbracia, kapłani reagują na twoje pisanie? No, na szczęście. No nie tyle, bo to by było za słabe powiedzieć, mnie tolerują, ale no w rozmowach, na przykład w spekulacjach na temat mojego tutaj przyjazdu i, że tak powiem, wystąpienia, rozmawialiśmy nad jedną z taką trywialnych rzeczy, ale no może istotną, czy ja mam się tutaj pojawić w habicie, czy nie w habicie, tak? Bardzo prosta niby rzecz, zwykła, zewnętrzna, ale no przełożeni ci z najwyższą rangą w moim zakonie powiedzieli: a czemu byś nie pojechał w habicie? No to zrobisz taki eksperyment. Ja mówię, wy tak mówicie, ja to mogę sobie powiedzieć, że ja zrobię eksperyment. I więc mogę tak konfesyjnie też mówiąc, od przełożonych
jest to pewien eksperyment, to znaczy nie z mojej strony, ale z intencją moich przełożonych. No a gdyby ci nie zalecili habitu, to co? To znaczy jak nie zalecili? No gdyby powiedzieli, jak chcesz przyjedź albo w cywilu? A tego albo... nie wiem. Albo nie powiem. No dobrze, ale to trochę już jak gdyby poza poezję. Zupełnie tak, to jest. Mówimy trochę o stronie obyczajowej, o pewnych rytuałach, bo to jest inny problem zupełnie. Jest jakieś pytanie? Ja mam pytanie, dlaczego piszesz wiersze? Ja... dlaczego piszę wiersze? Bo mogę. Bo mogę. Nie, ale możesz wiele rzeczy robić, nie? Możesz też nie pisać. Dlaczego... mogę nie pisać. To jest robienie, nie? Ja nie wiem, czemu ja piszę poezję, ale... Ale piszesz, bo musisz? Bo tak to jest... Nie, no to chyba tak... Nie, że nie ma, że muszę, dla, ale... dla siebie piszesz, myślisz bardziej? Czy dla kogoś? Czy dla Boga? Jak mógłbyś jakoś spróbować odpowiedzieć na pytanie, kto jest adresatem tego? Czy ty sam może, czy... To znaczy ja przede wszystkim to, co ja piszę, zawsze tak twierdziłem, to znaczy, że piszę przede wszystkim dla siebie, ale dlaczego dla siebie? Bo to łatwo można powiedzieć, że to jest próba jakoś zrozumienia świata, ja bym bardziej powiedział porządkowania rzeczywistości, porządkowania znaczeń i no jest to jakaś próba zrozumienia, bo nie chcę dramatyzować, bo to nie chodzi o to tutaj, żeby jakoś wprowadzać jakieś takie pierwiastki, ale ja się nad tym wczoraj zastanawiałem, dlaczego jaki jest taki moment, w którym ja zacząłem pisać, prawda? Ja nie wiem dlaczego, ale ja nie jestem w stanie nawet, tak to jakoś mam wyparte, że nie potrafię znaleźć takiego momentu, w którym ja zaczynam pisać. Ja nie potrafię sobie odtworzyć pierwszego, że tak powiem, wiersza. Tak to było tak dawno? No nie tak dawno, bo to chyba w liceum, tak? Nie wiem, tutaj koledzy z klasy dawnej, czyli ja chyba w liceum, no bo, no tak, gdzieś w wieku 16 lat. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego piszę poezję. Jest to coś chyba pozbawione sensu. Ale co pozbawione sensu? To znaczy pisanie, tak? Hmm. To znaczy chyba jest pozbawione sensu. Interesujące. Interesujące rozumanie. Bez uznieślania, no jedni oddychają, drudzy piszą, trzeci coś tam po prostu. To tak jest, że człowiek pisze, bo pisze. I pytanie o to, dlaczego pisze, Bo piszę. No bo może na tak. Dziękuję. Nauczyłem się pisać, to piszę. Dziękuję, no piszę, no. Bo tak. No nie wiem, to znaczy, no nie mam, żeby coś tam jakoś zasadniczo, żeby komuś coś przekazać, jakieś, no nie wiem, prawdy tam czy coś. No, czy, no cieszę się, jak wiersz, jak widzę, że wiersz jakoś działa. O, może to jest takie coś jest ciekawe, jak wiersz, że tak powiem, słowo wpływa na rzeczywistość, prawda? Jak ją w jakiś sposób, no może to mocne słowo, ale demiurgicznie jakoś też kreuje pewne rzeczy, no bo no, każde nasze zachowanie wpływa na działanie nas samych i drugiego człowieka. I no, ja mam taką, no nie wiem, tak głęboką wiarę, że słowo ma dużą moc, to znaczy trochę tak, jak jest to w kulturze semickiej, prawda? Czyli samo słowo, które właśnie stwarza, które kreuje, że Bóg działał poprzez wypowiadane słowa, prawda? Poprzez język. Właśnie, no chyba to jest też taka wrażliwość na słowo. To znaczy ja lubię obcować ze słowem, że tak powiem, z materiałem poetyckim i doszukiwać się takiego stanu w pisaniu, w którym ja czuję, że właśnie jakaś ta budowla ma już jakiś swój koniec. Jest już czymś jakby dokonanym, czymś, co jest już zamknięte i ja, no to bardzo trywialnie zabrzmi, ale czuję się spełniony w tym kreowaniu słowa, prawda? W układaniu, w zestawianiu ze sobą wzajemnie słów. A Madonna od Niedźwiedzi, co to jest?
co to jest? Ja nie, ja to znaczy, bo ja sam jestem czytelnikiem swoich wierszy i kiedyś ze Stanisławem rozmawialiśmy, że ja chyba trochę tak intuicyjnie działam, to znaczy u mnie nie ma dużej tak naprawdę refleksji w pisaniu, to znaczy ja bardzo, bardzo to traktuję intuicyjnie i raczej intuicja u mnie odgrywa dużą rolę. Ja Madonna od Niedźwiedzi, no nie mam, szczerze powiedziawszy, musiałbym bardzo dużo poszukać w różnych, bo to powstaje procesami, są różne też notatki, ja bym musiał się dokopać, skąd tak naprawdę ten niedźwiedź się pojawił. Ja teraz nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, dlaczego to jest niedźwiedź. Na pewno on się z czegoś innego przekreował, to znaczy to musiało być coś zupełnie innego, to mógł być kamień, cokolwiek innego, ale no doszło do punktu, że to jest niedźwiedź, prawda? Ja teraz nie jestem w stanie jakby dojść do źródła, dlaczego to jest niedźwiedź. A Madonna, no to ładnie brzmi po prostu. No dla mnie ma to znaczenie duże, także, ale to jest moja osobista sprawa. A to ja się bardzo cieszę. Sam bym tego lepiej nie nazwał. I może teraz się okaże, dlaczego niedźwiedź może. Nie. Zbyt osobiste. No ja tak mówię, to jest wszystko tutaj idzie intuicja. Intuicyjnie. Wiem, że to jest rzecz już zamknięta, że to jest niedźwiedź. Ale dlaczego to jest niedźwiedź, to ja bym musiał to wszystko jeszcze raz przestudiować, a szczerze powiedziawszy, no nie chcę mi się zabrać, to znaczy bym musiał szukać jakichś tam źródeł. A często te źródła też no jakoś wyrzucam też, prawda, no, jakieś notatki. No to są takie długotrwałe konstrukcje i długotrwały, że tak powiem, estetyczny namysł nad tym wszystkim. Ale źródła już w tej chwili tego utworu nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Rozmawiasz z Bogiem o poezji? Czytam Panu Bogu wiersze też. Co, podobają się? Tego nie wiem, no. Tego nie wiem. Czy Bóg odpowiada w jaki sposób? No, Boże, no, czy odpowiada Bóg? Czy Bóg mówi? Nie, trochę tak augustynowo, to znaczy no jakby przyjąć tą koncepcję Augustyna illuminacji, czyli oświecenia, no to będę bardzo zachowywał bardzo takie znowu klasyczne, tradycyjne stanowisko, chociaż w kościele niekoniecznie, raczej marginalizowane, no to skądś te słowa się zjawiają, prawda? No coś to się pojawia, no daj Boże, że to jest jakaś też, że tak powiem, no nie tylko własny wytwór, tylko no nawet z tego, że jesteśmy imago Dei, tym obrazem Bożym, jesteśmy stworzeni na podobieństwo, gdzieś jakaś w tych słowach boskość wychodzi, że tak powiem. Proszę bardzo, może jeszcze pytania? Bardzo, pani, madam. Ja mam pytanie takie trywialne, bo dużo w swoich wierszach jest dzieci. I czy to jest, podobnie jak te warkocze splecione, prawda? Czy to jest przypadkowe, czy to jest jakaś sympatia do dzieci? No schodzimy na taki teraz kościelny temat, taki groźny, prawda? Bo to teraz medialne, to... Dobrze, że jesteśmy poza tymi jakimiś tutaj mainstreamowymi, nikt z was... Znaczy, ja to mówię jako osoba, która też bardzo lubi dzieci. Ja wiem, ja teraz przepraszam, taki głupie żart przychodzą do głowy. Żart na głupot. Właśnie taki. Jeżeli chodzi o dzieci, no to ja spróbuję tak się zastanowić, dobrze, bo no dziecko jest mi bliskie, to znaczy bliskie pod tym względem chyba wyobraźniowym, to znaczy wyobraźni, że jest otwarte, że jeszcze rzeczy u dziecka, mimo tego, że jak wiemy są, dziecko nie potrafi jeszcze abstrahować, prawda, operuje jakimiś konkretami, przedmioty są jakby dane bezpośrednio, ale w tej bezpośredniości rodzi się brak pośredności, że tak powiem, to znaczy ten przedmiot w swojej konkretności otwiera się na coś, co wykracza poza tą bezpośredniość i tak próbując, o Boże, to biedne dzieci jakby to słyszały, ale to znaczy no dziecko jako wzór, prawda, dziecko jako ten wzór również otwartości na wyobraźnię.